Czwarta edycja naszego badania wykazała, że ponad 73% firm, które rozwijają się za granicą, uważa, że ekspansja zagraniczna pozwala im na zwiększenie dochodowości swojego biznesu. Marże na rynkach zagranicznych mają tendencję do tego, że są wyższe niż na rynku polskim, co powoduje, że firmy te starają się zwiększyć wolumeny sprzedaży na rynkach zagranicznych. Ponad 80% firm stawia zwiększenie wolumenu sprzedaży i rozwój firmy jako główny cel zagranicznej ekspansji. Oczywiście rejon centralnej i wschodniej Europy nieustannie pozostaje głównym celem ekspansji polskich firm. Nowoczesne kanały dystrybucji i komunikacji poszerzają te horyzonty i pozwalają firmom na dotarcie do klientów na innych rynkach. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się rynki azjatyckie, Kazachstan. Widzimy także zainteresowanie polskich inwestorów na rynkach Południowej Ameryki, jak i Północnej Ameryki. Z tym, że w tym przypadku mówimy częściej o bezpośrednich inwestycjach, a nie o dotarciu do klienta poprzez sprzedaż. Ekspansja zagraniczna stała się stałym filarem rozwoju naszych firm. Firmy nie obawiają się zmian regulacyjnych ani na rynku europejskim, ani na rynku amerykańskim. I wydaje się, że są dobrze przygotowane do tego, żeby na tych rynkach konkurować. Firmy mniejsze często wchodzą na rynki zagraniczne poprzez sprzedaż swoich produktów, czyli eksport. Oczywiście czym większa skala działalności, tym częstsza jest tendencja, że firmy inwestują za granicą. Albo poprzez budowanie własnej sieci dystrybucji, własnej sieci handlowej, albo poprzez budowę własnych fabryk, albo przez akwizycję podmiotów na tamtych rynkach. Nowoczesne kanały komunikacji z klientami dają mniejszym firmom możliwość tańszego i bardziej skutecznego dotarcia do ostatecznego klienta. Firmy produkcyjne z kolei muszą stawiać na innowacje i na bezpośredni kontakt ze swoim klientem. W segmencie B2B jest to szczególnie istotne.